Dzięki. No i tak oto, mieszkając już w Polsce, już po tym, jak rozpocząłem swoją przygodę z filmem, z teatrem, to trafiłem do Teatru Polonia, gdzie miałem szczęście i zaszczyt jednocześnie zagrać rolę Wysockiego w spektaklu Rajskie Jabłka. I spektakl ten opowiadał o miłości, o pasji, o życiu i śmierci Włodzimierza Wysockiego. I jakby cała inscenizacja, jakby reżyserski zamysł był taki, że wszystkie akcje, dialogi w spektaklu odbywały się w języku polskim, więc jeszcze większą presję miałem, tego indiańskiego akcentu musiałem się pozbyć, nauczyć się bardzo dobrze tej roli. Natomiast przyłączeniem guzika niemalże tuż zaraz cały spektakl był oprawiony pieśniami. I te pieśni musiałem śpiewać w języku rosyjskim, jako oprawa muzyczna. Natomiast były niektóre sceny. Ja tak opowiadam o tym spektaklu, dlatego że już go nie ma. On 5 lat był na deskach Teatru Grany, potem zdjęli go, po prostu za długo już był, więc już go nie ma, a opowiadać o nim myślę, że warto, bo był bardzo ciekawy. I tam były takie sceny. Reżyserka wymyśliła, tak przy okazji to Krystyna Janda w tym palce maczała swoje, ona chciała koniecznie, żeby było jak w Związku Radzieckim, żeby było i śmieszno, i straszno momentami, tak. I tam była taka scena kłótni małżeńskiej, w której piosenka przyplatała się z dialogiem. I na potrzebę tej sceny niektóre pieśni trzeba było, nie tej sceny, a w ogóle takiej sytuacji w spektaklu, niektóre pieśni trzeba było przetłumaczyć na język polski. I tutaj znowu musiałem się napinać, starać się, wtedy jeszcze nie bardzo mi wychodziło, ale udało mi się niektóre pieśni przetłumaczyć. I tak powstała oto pieśń, która bierze udział w scenie kłótni małżeńskiej, gdzie to ona, tam tylko dwie postacie, on i ona, ona mówi do niego przeróżne tam, wiecie, obraźliwe rzeczy, krytykuje go tam, no wiecie, jak to w małżeństwie bywa, tak. A on w odpowiedzi na to śpiewa jej takie śmieszne kupleciki. I to oto będą te kupleciki. To, co ona mówi do niego, to ja nie będę mógł w stanie powtórzyć, gdyż no, jednocześnie nie mogę w obie role się wcielić, jeszcze nie nauczyłem się na tyle sztuki aktorskiej. Natomiast nie trudno to będzie się domyślić, co ona do niego mówiła, gdyż on jej odpowiada mniej więcej w taki sposób. Posłuchajcie. Jeśli ktoś w sali się znajdzie, z pani oczywiście, to ma na imię Kasia, z góry przepraszam. To będzie niezamierzona zbieżność imion. Katarzyna! Kaśka! Katarzyna! Wszystko w tobie piękne według mnie. Jak choinka goła, warte dychę. Ubrać cię, to warte będziesz dwie. Ubrać ciebie mogę w aksamity, w to i w tamto, w boskie szaty. Ach, będziesz nawet lepsza od Tamarki, której życiem skrócił w zeszły rok. Kaśka, Katarzyna, życie rzeką w dal popłynie nam. Co tam życie? Życie to malina. Nie co roku przecież babę zadźgać mam. Katarzyna, dosyć tych grymasów, ech, rubaszka na swej piersi rwę. Diabli zresztą, jedziemy na sanki, a żałoba będzie później, bo tak chcę.
Спасибо.